Cześć, witajcie na kanale Grzesiek opowiada. W tym odcinku przedstawię pakiet oprogramowania, który niedawno trafił w moje ręce. Jest to środowisko do tworzenia aplikacji bazodanowych Clipper. Właściwie jest to kompilator i zestaw bibliotek do niego. Clipper to język programowania, który powstał w 1985 roku do obsługi baz danych takich jak DBase i podobnych. Został on opracowany przez firmę Nantucket. W latach 1985-1982 powstały miliony aplikacji wykorzystujących to rozwiązanie. Były to głównie narzędzia dla małych i średnich firm realizujące zadania związane z zarządzaniem klientami, magazynami, fakturami itd. Clipper był także wykorzystywany do tworzenia aplikacji bankowych w sytuacjach, gdy tworzenie rozwiązania na systemy typu mainframe, tzw. duże komputery, traktowano jako nieopłacalne. Warto zauważyć, że początek lat 90. dla Clippera był momentem zwrotnym i próbą przejścia na środowisko Windows ze środowiska DOS. Niestety to była próba nieudana i po 1995 roku nowe aplikacje komercyjne wykorzystujące Clippera przestały praktycznie powstawać. Być może dlatego to oprogramowanie trafiło dopiero teraz w moje ręce, a wcześniej o nim nie słyszałem. Finalnie sprzedano około 250 tysięcy pakietów tego oprogramowania, a w samym Związku Radzieckim 2000. Było to osiągnięcie jak na początek lat 90., dlatego o tym wspominam i jeszcze z jednego powodu, którym pod koniec będzie filmu. Niestety nie mam informacji, ile egzemplarzy trafiło do Polski. Sam Clipper zmieniał kilka razy właścicieli. Najpierw firma Nantucket została przejęta w 1992 roku przez Associated Computers, a później wspomniane Associated Computers zostało w 1918 roku wchłonięte przez firmę Broadcom. Nie wiem nic o rozwiązaniu języka przez tę ostatnią firmę, jednak Clipper nadal żyje i jest rozwijany jako produkt komercyjny XBase++ i na licencji GPL jako Harbor. Z ciekawostek to na samym pudełku znajdują się dwie naklejki. Jedna informuje, że jest to wersja dla użytkowników w Polsce, a druga, że Clipper należy do rodziny produktów Associated Computers. Z tą wersją na rynek polski jest ciekawie, bo nie jest to polska wersja pakietu. Jedynym akcentem jest list z dodanymi później polskimi ogonkami i możliwe, że poprawiony algorytm sortowania uwzględniający te właśnie ogonki. Natomiast fakt, że jest to wersja 5.0 i naklejka Associated Computers jest także ciekawostką, bo wersja 5.0 zgodnie z Wikipedią powstała jako produkt firmy Nantucket. Firma Nantucket została natomiast kupiona przez Associated Computers w 1992 roku, jak już wspominałem. Na tym jednak nie koniec. W dokumentach wewnątrz samego pakietu znajdują się informacje o pomocy technicznej, jak można było się spodziewać. Jednak jedną z pozycji jest USSR, czyli Związek Radziecki, który przestał istnieć w 1991 roku. Mamy więc pakiet wydany przez jedną firmę w 1990 roku, kupiony przez drugą firmę w 1992 roku z informacjami o pomocy technicznej w ZSRR, nieistniejącym od roku w momencie przejęcia firmy Nantucket przez firmę Associated Computers. Ciekawe, jaka jest naprawdę data wydania tego pakietu, bo dane i informacje wewnątrz są troszeczkę sprzeczne. Dajcie znać, czy też interesują Was takie pakiety. Moim zdaniem takie wydania są dzisiaj bardzo ciekawe, bo pokazują, że kiedyś oprogramowanie musiało być dokładnie opisane, by odpowiedzieć na pytania użytkowników, które dzisiaj zadajemy w wyszukiwarce internetowej. By było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.